Hej, właśnie padł mój zapasowy telefon. Tym, co zawsze nagrywałem LG G6, dwa razy rozbity jest ekran. Kamera sportowa padła, więc teraz na takim złomie nagrywam. Co jest? Jesteśmy nad wodą, już na miejscu. Kolega coś tu pośmigał, co kolega znalazł? Fanciory. Dwa fanciory, Dwa łyżki. dwa łyżki i to z zestawu. Stanitesztel? Ja. I Dobra. nawet Gold pisze. No. Dobra. Co tam? O, pokażę z góry jeszcze. Czy tam jak to wyłapie? Wchodzimy w wodę. No i do zobaczenia przy jakichś tam lepszych sygnałach. Hej. Co, kolega, się czym chce się pochwalić? Poważnie jest gold. Tak, Princess Gold. Tutaj nie. Którą stronę? Była próby. Jest. SS 18 przez 10. To najwyższa próba złota. O, widzisz. Dwa strzały pierwsze. Albo SS, to może niemieckie. Te łyżki na plaży leżały. Dobra, heja. Polmos? No, ponad pół godziny w wodzie. Kolega ma z 11 zł już, ale w PRL-ach. Ze współczesnych co masz? Może będzie 20. 20 groszy? No, a ja mam... Zresztą się przełączę na drugą kamerę, zaraz wam pokażę. A ja mam tutaj tak, kawałek ołowiu. Pultapsa. Polmosa. I z pieniążków. Zaraz przeliczę ten majątek. 30, 42 grosze. A my chodzimy dalej. Takie mamy widoki. Tam mamy gdzieś tam wędkarzy z przodu. To nie wiem, czy się będziemy pchać. Ale jest dzisiaj przyjemnie. Liczy się wypad. Zmieniliśmy stronę, przedtem byliśmy tam, poszliśmy na bok, tam nic, praktycznie same tam, oprócz tych paru PRL-i nic się nie trafiło, a teraz też szału nie ma, chyba my zmienimy miejscówę, trafiłem takiego guzika, o, rybka się plumknęła z boku i 20 groszy. Słabo strasznie. Jeszcze pochodzimy może z pół godziny i najprawdopodobniej będzie zmiana miejscówy. Achęty na sita z oczkiem 8 mm takie zapraszam do mnie, ewentualnie sita takie z lasera. No tam na pewno będziesz tam przy bitkach gdzieś na początku filmu, jak wspominałem. Też jest taka możliwość zakupu sita. Noże, łopatki. A tak, poza tym, szukamy coś tam dalej. Hej! No, kochani, wreszcie się trafia jakiś konkretny sygnał. 6-8, 6-7. No i dwuja. A tak, poza tym, na razie nic ciekawego. Do zobaczenia. Co? No. No to co, kolega na plaży tutaj złoty 50. Ja jeszcze parę pultapsów i pulmusa. No i 2 złote było w wodzie. Zmieniamy miejscówę i do zobaczenia na następnym miejscu. Hej.
ruszamy w następne miejsce. Ile kilometrów stąd? 15. Jest, no, jakieś 15-20 kilometrów dalej. No i my się wspomagamy lekko. Ale prześwietla, Boże. Co to za telefon? Nie za klasy. Bita. Jakaś witaminka. Liczy się wypad. No. Nie bardzo było gdzie wejść, bo trochę tych wędkarzy. No. I rybaków. Rybacy byli, tak. Nie mylić wędkarza z rybakiem. Nie mylić, tak. Oni mieli wędki, czyli rybacy to byli. Nie, wędkarze. No i tam gdzie chcieliśmy... Tam ci drudzy mieli sieci. Tak. Tam gdzie chcieliśmy iść, po prostu łowili sobie ryby, no to po prostu nie chcieliśmy im przeszkadzać. Na pewno jeszcze kiedyś tu w ramach walki z nudów wrócimy. Choć mamy jeszcze do przejścia pewnie kolejny raz Radawę. Chociaż woda w Radawie słabo daje, ale jest w miarę blisko. No i tyle, nie? Jedziemy dalej. Do zobaczenia na miejscu. Hej. Dojechaliśmy na miejsce i połazimy tutaj sobie. Najpierw do wody, później po plaży. Zobaczymy, czy będzie lepiej. To co, wyciągamy sprzęt i do wody. No, jesteśmy już w wodzie. Tak to wygląda dookoła. Mój pierwszy sygnał. 46, jakieś takie skaczące, 41, no i kawałek aluminiowego łańcuszka. Zobaczymy, czy coś będzie jeszcze. Ładna pogoda. To trzeba się ruszać i działamy. No to do zobaczenia za chwilę. No, kochani, zaczęło sypać. Nie wiem. Tak, śniegiem. Ja znalazłem 3 pieniążki, łącznie 22 grosze. A kolega znalazł 2 peryły. I piękną rzecz. Czekaj, nie ruszaj, bo ten telefon nie ostrzy. Czekaj, spróbuję mu kliknąć. Teraz. 925. Gratulation. Ty, a opowiedz widzom, jaką mieliśmy przygodę w lesie. Się. Co chcieliśmy podwieźć? A, no, chcieliśmy zrobić dobry uczynek. Stała dziewczyna. Ładna. I oczywiście chcieliśmy ją podwieźć. Zatrzymałem się, uchyliłem szybę i pytam dziewczyny: podwieźcie? A ona nas zagięła, bo mówi: nie, chłopaki, po 250, dzisiaj sobota. Oj, właśnie. No odjechaliśmy. Odjechaliśmy, bo chyba nie chciała, żeby podwieźć ją. Nie, to nie, niech idzie na nogi. Nie, oczywiście, niech sobie stoi. My mamy tutaj lepsze rzeczy do roboty. To co? Nie zabieram więcej stopowiczów. No i racja, szkoda się zatrzymywać. No. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Szkoda gadać, bo już jest późno, a dzisiaj słabo ogólnie. No to hej. No kochani, zmiana miejsca. Coś się tam lekko ruszyło. Ja myślałem, że miałem sreberko, ale wydarłem. Był piękny 81, sygnał 80. Był polmosik. A teraz kolega trafił. Daj ją, to moja chyba. Moja? Jak pisze 5 z przodu, to moja. A jak? Nie pisze. I jest piąteczka. A my szukamy dalej. Czasu coraz mniej, ale potencjał wzrasta i morale. Tu gdzieś nam
nas kaczuchy odwiedzają co chwilę. Odpłynęły sobie. Dobra, heja. No kochani, myślałem, że jest piąteczka. Biło ładnie 6-3, 6-4. A okazało się, że jest dubel. I wykopane jest 50 groszy i 5 groszy. Za jednym razem. Zobaczymy, co jeszcze obok. Ale jest. Gitara. No kochani, kolega ma dzisiaj szczęście do srebra, bo znalazł medalik. Przedam, po 200. Po 200? Dzisiaj sobota. Aha. Medalik i wcześniej miałeś taki różaniec miedziany, powiedzmy. Biciela, 75, nie? Medalik, tak. Taki miedziany 51-53 bicie. No i coś tam, coś się trafia. Słabo, bo bardzo słabo. Pusto jest ogólnie. Ale jeszcze mamy troszkę czasu, to najwyżej później po plaży pochodzimy. A my dalej szukamy. Hej. No kochani, dzisiaj mi się szczęście. Dzisiaj ja mam szczęście, czy teraz mam szczęście. No i jest, trafił się kolczyk srebrny, taki piękniusia taka. Już mieliśmy wychodzić, bo słabo, ale jest. Czyli jeszcze dwa kółeczka trzeba zrobić. Gitara! No kochani, kolega zrezygnował, praktycznie pusto. Chodzi sobie w wodzie, na plaży. Ja zostałem w wodzie i tak trafiają się jakieś groszaki. Przedtem miałem złotówkę oblepioną, a teraz w jednym miejscu też się trafiły dwie złotóweczki. Nie wiem jeszcze, dopóki nie dojdę do plaży, to będziemy kończyć za niedługo, ale mam ochotę jeszcze na jakieś srebro. Na razie chodzę i szukam. To do następnego. Chodzimy sobie, pochodziliśmy po plaży. Szału nie ma. Ale perełka się trafiła. Zaraz pokażę, tylko czekaj. O! Teraz wieje, a nie pada nic. Przed chwilą jak zawijało, tak normalnie był gradobicie żołędzi. No, a kolega perłę trafił. O taką, eksport. Pełniutka. Nie śmigana jeszcze. Szczęście. Co? Kończymy chyba, nie? Ja. No to do zobaczenia na podsumowaniu. Się już przebieramy i za chwileczkę będzie podsumowanie. Słuchaj tu. Hej. A co za tak tam chlupie? To
prostu. Prawa noga mi się bardziej poci. To ci się nieźle poci. Kapcie złapałeś. Co? Jedna jest umyta. Jedna umyta. Co, nowe wodery. Będzie trzeba inwestować albo szukać dziury. W całym? W całym. Dobra. No i my już jesteśmy przebrani. Chętnych na sita albo na noże łopatki. Jak wspominałem wcześniej, zapraszam. I robimy podsumowanie. Ja mam około 7 zł. 2 ołowi. 1 guzik. I perełka. Tu jest perełka. A, tu jest perełka. A tutaj jest kolczyk srebrny. I obok fanty kolegi. 2 bumbumy. Megi. 2 łyżki. Perełka. Z pieniążków ile? Coś koło dychy. Coś koło 10 zł. I 18 w perelach. I 18 zł w perelach. Plus jakiś taki miedziany różaniec. Bozia. Medalik z Maryją. No i najpiękniejsze sreberko. Jakaś bransoleta. Jeszcze się błyszczy. I ze śmieci, to co to są za kremy? To są kremy różnej maści. Aha, o widzisz. Co tu masz? O, jaki kawałek ołowiu. I szczała. Szczała. Słyszałeś ten dowcip, jak szczała? Nie. To powiedz może widzowie. Wnuczka leciała do pociągu jak szczała. A babka z tyłu szczała jak leciała. No to tym miłym akcentem zapraszamy do następnych filmów. Hej!